Cześć Paul, z tej strony. Kolejny odcinek ze Stranded Deep. Zobaczmy sobie. 115 dni, 728 rzeczy stworzonych, zabitych 113 zwierzątek, obadanych wysp 18 i tam jakieś wraki statków 17. Dobrze. W poprzednim odcinku, który był 4 miesiące temu, wybudowałem sobie właśnie tutaj ten boiler na paliwo. I żeby on działał, musimy mieć ziemniaki. No to tutaj mam ziemniaki. One są oczywiście teraz zgnite, ale to nie zmienia faktu, że możemy te ziemniaki z powrotem sobie zasadzić. Stworzyć takie nowe, tak jakby powiedzieć, mały ogródek i sobie ponownie zasadzić te ziemniaki, one nam będą rosły. A dobrze, a teraz sobie szybko zobaczmy jeszcze mój status. Zbierzmy te ziemniaki, żeby się nam nie zmarnowały. Ile tu będzie? Raz. Aż podwójnie? O proszę, to może przez to, że mam skillę na maksa ten crafting, gdzie jest młoteczek. Albo ta... ten kill-off. O proszę, tego nie wiedziałem. To sprawdźmy sobie tutaj jeszcze. Raz. I tu tylko jedno było, tak? Ha, to ciekawe. Teraz tutaj. Kurde, noc się nam robi, to nic. Weźmy jeszcze tutaj, zbierzmy. Wow, ale to jest pytanie, dlaczego tu miałem akurat dwa ziemniaki, a tutaj jest po jednym? Czyżby dlatego, że... tu są sznurki dane, a tam były po prostu zrobione z desek? Tak widzicie? Dobra. Co my tu mamy? Tu jest na fulla, nie musimy na razie podlewać. Tutaj tak samo. Tutaj bym może podlali, ale to za chwilkę. Bo nam się znowu ciemno zrobiło. Zobaczmy mój ekwipunek. Ile mamy? Aż 7 razy ziemniak. Fajnie. Przypisana. Dobra, tu jest latarka. Ziemniaki. A po to nam są potrzebne, oczywiście można je jeść, ale my ich w tym wypadku nie będziemy jedli, ponieważ mamy mnóstwo jedzenia. Ale będziemy chcieli sobie zrobić w końcu paliwo i zobaczyć, czy nasz żyrokopter będzie latał, bo bez tego on nie poleci. Tutaj mamy, oczywiście sobie zrobiłem flaszkę na wodę, po to, żeby podlewać ziemniaczki. Dodajmy. Pamiętajmy, że taka flaszka jedna ma tylko 3 razy możemy ją użyć. W tym momencie jest pusta, nie mogę się napić, ale ja sobie ją mogę teraz uzupełnić. O, właśnie w ten sposób i będę mógł podlać sobie moje ziemniaczki. Dobrze, tak to wygląda. Zostawmy. Ona była gdzieś tutaj, prawda? Czy ja ją opuściłem? Chyba tak. Weźmy sobie puste ręce. Mi pasowałoby w końcu stworzyć to. Te paliwko. I zobaczyć, czy mój żyrokopter będzie działał. A jeszcze raz sobie sprawdzimy status. Dobra, pić mi się chce. Może się troszeczkę napiję. Jak to wygląda? No oczywiście nie ma nic. Mam dla was dobrego newsa. Nie wiem, czy wiecie, ale na miesiąc maj będzie darmowy Stranded Deep do pobrania na PlayStation 4. Więc jeżeli nie graliście jeszcze w Stranded Deep, a chcielibyście, to będziecie mieli okazję do pobrania tej oto gry całkowicie za darmo. Ja sobie szybko zbiorę te pierdołki, które mi rosną. Latarka by się przydała, ale patrzcie, no dalej nie ma tego możliwości. Jedna ręka tylko jest w użyciu, nie można mieć dwóch rzeczy naraz w dłoniach. No szkoda, naprawdę szkoda. Tu mi się znowu jakiś bocian teraz złapał. Weźmy go, ściągnijmy. Niepotrzebny nam jest w tym momencie. My się przejdźmy tutaj. Czy ja mam...
O właśnie, będę używał tego. 8% mi zostało, tak? Nie szkodzi, on będzie właśnie idealny do takich właśnie ścinania palm, które mi tu rosną na mojej wyspie. Gdzie to, co i jak? Zobaczmy. Sobie tutaj mi wyrosło? Pewnie, że nie. Spróbujemy dzisiaj polatać może w tym odcinku tym gyrokopterem, czy tam żyrokopterem. Zobaczymy, czy nam się to uda. Co my tu mamy? A to jest pewnie moja wędka. To jest ta rybka, ją złowiłem. Mam tu coś ciekawego? Zobaczmy. Eksplorowałem wyspy. Ej, ty mi tak nie rób. Ty mi tak nie rób. Puste. Eksplorowałem wyspy i sobie pozgarniałem sporo rzeczy. Żeby je przywieźć na wyspę. A weźmy tą kłodę stąd, bo mi jest niepotrzebna tutaj. I ją umieścimy z powrotem tutaj. W tym miejscu. Niech ona sobie leży. Ja wiem na razie po co, ale niech będzie. Odłóż chłopie tego Spearsguna, co ty robisz? Nawet mi ładnie świeci księżyc. Gdzie ten księżyc? O, właśnie tutaj. To może bym wzięli i... Pobawimy się trochę nocą. Także... Dla wszystkich zainteresowanych, tak jak mówiłem, Stranded Deep będzie w maju całkowicie za darmo. Jeżeli byście chcieli grać w tą grę, a nie wiedzieliście jak, to na moim kanale jest playlista z luźnego grania ze Stranded Deep. Zapraszam, możecie sobie sprawdzić. Ona będzie wam mogła posłużyć jako poradnik, co i jak. No jedyny minus dalej tej gry dla wielu graczy może być taki, że po prostu nie ma języka nadal polskiego. Nie zapowiada się na to, żeby był. Nie wiem. No ale da się wszystko. Naprawdę da się. Mamy tutaj? Nie, to sobie podłożymy. Właśnie tutaj. Podłóż tutaj. Ładnie. Druga sprawa, nie mam pojęcia co, jaki teraz serię nagrać na moim kanale, co i jak. Gdyż, no nie wiem, pomysły mi jakoś uciekają. Nie mam pomysłów w ogóle, co do kolejnej serii na moim kanale. Zastanawiam się, co byście chcieli oglądnąć. Dopiero gdzieś pod koniec maja będzie Biomutant, czy Biomutant ta gra. Nie wiem, czy ją będę nagrywał na swoim kanale. To wszystko wyjdzie później. Więc... Czekam na Far Cry'a. Nie zapowiada się, żeby był na maj. No ale... Nie wiem, dobra. Przechodzimy dalej do Stranded Deep. Jak tu mam? Tu mam 7 ziemniaków. Weźmy te ziemniaczki, zbierzmy. Raz, dwa, trzy. Sprawdźmy. One mi się tu pomieszały, kurde. To niedobrze. To jeszcze raz, bo ja bym je może wyrzucił. Dobra, nieważne. Weźmy wszystkie. Któreś na pewno muszą być. Ale nie w ten sposób. Bo ja chcę tylko użyć te, które zgniły mi w tym momencie. O, tu już jest jedna zgnita, widzicie? Ja ją wezmę, a tu są świeże, widzicie? Więc tak, ja chcę użyć tylko i wyłącznie zgnite, bo z nich chcę właśnie stworzyć sobie paliwo. Jeżeli nam muchy nie latają nad jedzeniem, to znaczy, że jeszcze możemy zjeść te rzeczy, typu, nie wiem, owoce, mięso, czy nawet ziemniaki. A teraz, czy one piszą, że są spoiled? A, pisze, okej, no to fajnie, trzy razy. Wrzućmy tutaj. Zobaczmy, co się stanie.
Aha, bo ja muszę to najpierw rozpalić. Chyba tak, to weźmy to, rozpalmy. I wtedy będę mógł dorzucić. Zaraz zobaczmy, bo już zapomniałem. Musiałem sobie przypomnieć, co i jak. Czy teraz będę mógł. O, właśnie, patrzcie. No i poczekajmy, co się stanie. A fajnie to bulgocze. Tutaj odłóżmy to. No i poczekajmy. Teraz ja odprawię jakieś tutaj modły szamańskie wokół tego. O, właśnie w ten sposób trzeba tak dwa razy podskoczyć, później sobie kucnąć, przejść tak wokół i wtedy się nam paliwo zrobi. To jest taki właśnie hokus pokus. Nie no, żartuję oczywiście. Ciekawe, jak to będzie trwało. Co to pisze? Nie, my nie chcemy gasić. Gdzie? Nie mamy nic teraz. To jest tak jak z wodą. Spójrzcie tutaj. Tak samo powinno być, widzicie? Że się paliwo zrobiło. W tym wypadku mamy tutaj, o, wodę. A my czekamy na paliwo. Ciekawe, jak to długo będzie trwało. No jak będzie wydajne te paliwo? Ile tego zrobimy? Ile ziemniaków potrzeba? Na razie chyba dałem około 5 albo 6 ziemniaków. Jak długo będzie trwał ten proces? Zobaczmy, która jest godzina. Jest. Oho! 10 po 12 po 12. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jestem bardzo ciekawy. Czekałem też z tym materiałem na was, żeby wam to wszystko pokazać. A teraz dla tych, którzy będą oglądać ten odcinek i jeszcze nie grali w Stranding, to takie pierwsze porady to wybudować sobie cośkolwiek na wodę, czyli coś takiego. To jest podstawa na wodę. Można oczywiście pić wodę z kokosu, ale tutaj nam właśnie daje wodę, która nam się skrapla. No i shelter do zapisu, ewentualnie taki mobilny. Gdzie on jest tutaj? Wszystko wam piszę tutaj właśnie pod L1, co i jak macie wytwarzać. Więc ja wam tylko pokażę jeszcze raz, co potrzebujemy na water split, czyli potrzebujemy 3 razy kamień, taką właśnie. To jest rocks, clothes, lashing, czyli linę, palm film, nie, front i flaszkę z kokosu. A flaszkę z kokosu znowu, żeby zrobić, to musimy mieć linę i zwykłego kokosa. A żeby zrobić linę, to musimy się tak bawić. O, potrzebujemy 4 razy lashing, czyli wystarczy drzewo yuki ściąć i możemy sobie stworzyć. Na, tak to właśnie wygląda. Mamy coś tutaj? Jeszcze nie. Żeby zrobić sobie coś takiego, tak jak tutaj, żeby posadzić sobie nie tylko ziemniaki, ale też na przykład inne roślinki typu jak aloes, czy tam jakieś nawet owoce można posadzić, musimy mieć właśnie motykę. Ale to wszystko jest w mojej playliście ze Stranding Deep. Jeżeli sobie ją przepatrzycie, to wszystko tam jest opisane. Akurat tu jak stworzyłem tutaj właśnie to do roślinek, jest na filmiku pod tytułem Mały Ogrodnik. Tutaj znowu jak stworzyłem, filmik jest z materiałem, jak stworzyłem tratwę, jak stworzyłem właśnie tą paliwo, to tutaj na paliwo wszystko jest opisane. O, mamy już, patrzcie, mamy ćwiarteczkę paliwa. Zobaczymy, jak to jest wydajne. Ćwiarteczka, w jakim czasie? No, tutaj na grze prawie 2 godziny minęły. A na nagraniu około 5 minut. Przejdźmy po wyspie i zobaczmy, co my tu mamy. Czy nam jakieś palemki urosły? Muszę, by pasowało pozbierać coś.
Pewnie nad ranem tutaj wszystko się mi będzie robiło i z powrotem odnawiało. Właśnie, a jedzenie, bo zapominam. Pić mi się chce. Mógłbym sobie mięso uwędzić, prawda? Dobra, to zróbmy tak. Mam dwa tutaj bociany, to sobie je zrobimy. Tylko rozpalimy tak, żeby nie latać. Gdzie te bociany są? Tutaj. Przypisany jest nóż. Oh, it's disgusting. On się jeszcze nie przyzwyczaił i się nie przyzwyczai. Pamiętajcie o częstym zapisywaniu gry właśnie w shelterach. Bo jak się coś wam nie uda, źle zrobicie, to będzie później problem. Możecie stracić sporo fajnych rzeczy, jeżeli wyruszacie na jakąś misję, eksplorację jakichś innych wysp. Warto sobie zapisać stan gry i dopiero później wyruszać. Gdzieś podbijać i eksplorować wyspy, ponieważ wtedy jesteście bezpieczni, że jak wam się to stanie, nie wiem, tratwa się przewróci albo zginiecie, to się odrodzicie w tym samym miejscu, co ruszyliście na wyprawę. Jak ładnie mi tutaj ziemniaczki. Ale właśnie, no pewnie dlatego tak mi się wydaje, że spójrzcie, tutaj mam zrobioną plank farming plots. Czy taką grządkę, a tutaj mam tylko wood farming plot. Może przez to zebrałem z tamtego dwa razy ziemniaki, a stąd tylko raz. Jeszcze raz się rozejrzę, czy tu nie ma gdzieś potato napisane. Ale nie, no i pamiętajcie, trzeba o częstym podlewaniu właśnie tych ziemniaczków i roślinek, ponieważ jak wam usną, to będziecie musieli od nowa je szukać. Ale jest jedno pewne, jak zbierzecie ziemniaki albo jakąś roślinkę i ją podlejecie, albo będziecie widzieli, że jest woda, czyli ten właśnie paseczek, to prawdopodobnie jak będziecie się kręcić po wyspie z jeden dzień albo z dwa i coś robić, pamiętając oczywiście o podlewaniu i nadzorowaniu, to wam z tych właśnie zielonych liści z powrotem wyrosną ziemniaki. I nie martwcie się tym, że one są na przykład jak tutaj zgnite. Bo sobie możecie wziąć z powrotem z tego grządki tutaj postawić i one możecie z powrotem je zasadzić, tworząc sobie mały właśnie taki tutaj taką grządkę. Tylko ich nie jedźcie, dobra? Mięso się zrobiło. Dwa sygnały, ale my czekamy, aż się nam zrobi wędzone, a nie gotowane. Mamy połowę. Mamy połowę. No i oczywiście karnister, żeby znaleźć, musicie eksplorować wyspy. Potato tutaj. O, tutaj bardzo ładnie nam rośnie. Tutaj też. A podlejmy od razu jeszcze. Nie chciałbym, żeby to nam uschło. Zbierzmy sobie wodę, bo tutaj chyba było pełno, tak? O, w ten sposób odłóżmy. Mam tu coś? Nie, tutaj jest puste. Gdzieś tu jeszcze jedno było przecież na wodę. Jedno jest tutaj, drugie jest tutaj. Ile mamy tu wody? Pełno. To ja mogę się nawet stąd napić. Mi się pić chce. O, proszę bardzo. Pięknie. A ja sobie teraz tutaj podłożę właśnie troszeczkę tych. Uzbierałem sobie z innych wysp. Poprzywoziłem jak przyprawy z dalekich krajów na moją wyspę. A to ładnie wygląda. A ja sobie teraz przejdźmy jeszcze szybciutko. O, jest, patrzcie. Zrobiło nam się mięso wędzone. One znacznie dłużej wytrzyma niż
niż zwykłe gotowane. I na jednym slocie możemy mieć na przykład 4 kawałki mięsa, 20 na przykład włóczni w tym, to wszystko zależy co i jak. A weźmy sobie jeszcze, oskurujmy szybciutko tą dużą rybę. Zrobię sobie mięso, żeby mieć to wszystko tutaj pod ręką. W międzyczasie oczywiście paliwo się tworzy. Dawaj tutaj, Giant. Oskurujemy cię. Już nie pamiętam nawet, co z tego dostaliśmy. Raz. A skórę przyda nam się. Tylko jedną pewnie, tak? Jeden duży kawałek mięsa. Nie, dwa razy. Medium. Dobra, średni kawałek. To z rekina idzie. Duży kawałek. Od razu sobie go będziemy wędzić. Za chwilę nam się zrobi nowy dzień w grze. Dobra, i znowu czekamy na wędzenie. Aha, byłem tutaj. Fire pit powinien wystarczyć, nie? Co ja mogę dołożyć tutaj? W sumie nic. Zobaczmy sobie, czy ja mam tutaj karnister. Więc tą grę, jeżeli komuś się spodoba, to naprawdę ma sporo możliwości w tej grze i sporo czasu może spędzić. Poszukują części, eksplorują. O, mam więcej karnistrów. Spójrzcie, jak nowy dzień powstaje tutaj. Jak pięknie nam słońce wschodzi. I should get dressed. Nie, nie mów mi, że się zmęczyłem. Tak, jestem zmęczony. Kurde, nie spałem całą noc. Tylko się bawiłem, chodziłem. I właśnie tak to wygląda. Weź mi tą palmę, co? O, jest. Fajnie, bierz, 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 bierz. Pięknie. No i patrzcie, mamy nowy dzień. Zobaczmy, czy nam urosły nowe te małe young, młode palmy. Dokładnie, young palm. O, tutaj jest jedna. Za chwilę mi się pewnie nóż ten malutki wyczerpie. Palm tree. Nie, nie chcę cię. Tu była młoda palma. Dalej tego nie naprawili, ale fajnie, dla mnie dobrze. Bo nawet można zgarnąć takie poukrywane małe palemki. No jeszcze czekamy, jeszcze czekamy. Jak tam ognicho? Ognicho w ten sposób, a tutaj mamy właśnie pokazane, czyli... Okej. Okay. 5 albo 6 ziemniaków na pełny karnister. Patrzcie, nie mogę biegać. A zobaczmy, czy jak zjem i wypiję. I będę health, to będę miał, od razu zregeneruję się. No ciekawe. A tu co miałem podłożyć, prawda? Jeszcze powoli chodzę. O, bo mi się campfire kończy. Dołóż. ...4% mi zostało, tak? Jak dobrze widziałem. Tak jest. To akurat wystarczy nam. Ciekawe, czy będzie jakiś sygnał. Proszę bardzo, jest full. Dobrze, zgaśmy ognisko. No i co ja teraz mam zrobić? Jak to zabrać? Nie wiem, co się zrobiło. Ha. Przejdźmy jeszcze troszeczkę naokoło, czy nam się tutaj odnowiła yuka, drzewko. Nie, patrzcie, jeszcze nie. Rośnie powolutku, ale się jeszcze nie zrobiła.
Kurde, to jak tu zrobić, żeby być... zniwelować to zmęczenie? Dobra. Chyba wiem, co musimy zrobić. No ale ja potrzebuję... co ja mam podejść? Widzicie, w tym momencie nie mogę odpalić. A kucimy, czy ja tu coś mogę zabrać? Nie. Oczywiście, no nie mam paliwa, tylko... pytanie, jak wziąć tamte paliwo? Dobrze sobie podpisałem. Weźmy sobie tak. Czy ja to mogę zamienić miejscami? Gdzie co ja sobie zapiszę szybciutko? Bo sporo rzeczy porobiłem, a nie chciałbym stracić tego zapisu. Dobra, jest game save. Trzeba mieć to na uwadze. W lewym dolnym rogu mamy zawsze informacje i powiadomienie o zapisie gry, jeżeli ją zrobimy ręcznie. Nasza postać jest zmęczona. Aha. Ciebie odłóż, a ciebie... 100% fuel tutaj jest, a tu? A tutaj ile? Puste ręce... 0%. Czyli tak to musi być. Okej. Ciebie zostawmy jeszcze raz. To robimy paliwo. Dołóżmy sobie patyczka. Poczekajcie, teraz zobaczmy tak, żeby nie było. Raz, dwa. Cztery ziemniaki weźmy. Czy ja teraz mogę dołożyć? Ad. Tak jest. Dokładnie, czyli cztery ziemniaki wchodzą na fulla. Teraz sobie to rozpalimy. I niech się nam jeszcze trzeba się robi znowu paliwo. O, mamy mięsko, dobrze. Spójrzcie, tutaj jest też puste, ale tutaj mamy pełne, weźmy to. Puste ręce i nam pisze, jak najedziemy. 100% fuel. 100% czystego paliwa. Status. Wiecie co, chyba żeby usunąć, już nie pamiętam, usunąć zmęczenie, musimy się kimnąć. Widzicie? Smoke cooked medium meat. Bierzemy. Dziękuję. Pamiętajcie jeszcze jedną ważną rzecz. Jeżeli wam się ognisko pali, macie na przykład sporo tych dodanych, w sensie drewna, macie pełne prawie tutaj kółko zapełnione. Jak pójdziecie spać, zrobicie save'a, czyli nie save, tylko sleep, to wam ognisko całe gaśnie i przepada wam wszystko to, co wsadziliście w ognisko. Warto mieć to na uwadze, tak samo działa to z pochodnią. Dobra. Wiecie co? Dobra, zapiszę sobie jeszcze grę, albo za chwilę. Teraz weźmy sobie to. No i proszę bardzo, napełniłem żyrokopter. Odłóżmy i patrzcie, jest zero. Mamy zero. Ja sobie lepiej zapiszę grę. Na razie nie pójdziemy spać. A okej, bo tam mi się paliwo robi, trzeba mieć to na uwadze. I będziemy się uczyć latać. Zmęczony UV, bla bla bla.
to wiemy. Patrzcie, ja latam. Okej, a jak to mam? Wow. Lewą gałką sterujemy. W dół to jest, jak wychylam gałkę w dół, to lecimy do góry. No dobrze, jak wylądować? Hold to stop engine. Nie! No to było cudowne. Broken bones. No pewnie, zmęczony i złamana kość. Extra super cool. No haha, to było cudowne. Dobra, trzeba się wyleczyć, wiecie? A gdzie to było? Tutaj chyba. Ja w którymś materiale właśnie robiłem sobie to. Pokazywałem, tylko teraz nie pamiętam, jak złamałem sobie nogę. Co potrzebujemy, żeby się wyleczyć? Chyba to jest to. Dwa razy patyk i dwa razy liwilina. No dobra, ale jeszcze się nie będę leczył. Jeszcze raz musimy potrenować. Jak cię? Jak wylądować? Ja naciskam teraz kółko. Krzyżyk. Aha, po prostu chyba w ten sposób. Ale się szybko paliwo tutaj właśnie nam ten traci. Dobra, lećmy do góry. No, chciałbym wlecieć na te skały. Ciekawe, czy mi się uda. Dobra, teraz jak na dół, ej! O kurde! Ej, nie mam pojęcia! A okej, dobra! Chyba R2! Do góry, do góry, do góry! R2, L2, dobra. Czyli L2 to jest, żeby wylądować. No będzie ciężko, poczekajcie. Tak jest. Wylądowałeś? No. Dobrze, udało się. Teraz nie spadnij stąd. Kurde, ty ma złamaną nogę. Dobra, wiem. Jajka sobie zjemy. Jak mój status? Głodny. Zdrowie nam spada, weź jajeczko. Dwa jajka można zjeść, spokojnie. Żeby my się nie pożygali tylko. Bo już trzecie spowoduje, że będziemy po prostu wymiotować. Wow, tak to wygląda, fajnie. Dobra, to lecimy. Gdzie jest moja fuel station? Tak jest. Wylądowałeś? Wylądowałeś. No to teraz ahoj przygodo! Jak tu nasze paliwo? Dobra, poczekajmy, w międzyczasie się wyleczę. Dwa patyczki, tak? Dwa patyczki są tutaj. Muszę je po prostu zużyć. Nie ma innego sposobu.
Raz, dwa, do ręki. Zaraz sobie jeszcze sprawdzimy, czy mamy... czy mamy te... Bo ja teraz ziemniakami musiał biegać, żeby mieć zawsze pod ręką. A to mi nic i tak nie da, ponieważ nie to. Lashing chciałem. Odłóż to. Zostaw. Weźmy sobie teraz w eliksiry i zróbmy to. O, widzicie? Założyłem, dokładnie. I teraz sprawdźmy na status zegarek. Ej, dobra, dobra, dobra. Widzicie? Jest różnica. Ja muszę sobie odpocząć, bo mnie ufał za chwilę. O, właśnie nasze... Jesteśmy w cieniu i nam teraz przestaje działać promieniowanie UV. Ale nadal jestem zmęczony. Więc dobra, teraz sprawdźmy. Sprawdźmy. Jak tam status jeszcze raz? Jedzenie jest na maksa, woda. Tu już nie mamy, postaję sobie dołożyć. Tu? Też nie ma nic, kurde. Dobra, pijemy flachę. Split. A, wypiłem całe. No trudno się mówi. Myślałem, że będę... Że wyzdrowieję, ale jednak nie. Puste ręce. Wiecie co? Musimy się chyba przespać. Musimy się chyba przespać, bo innego sposobu nie ma. Tylko niech nam się te paliwo zrobi. Musimy poczekać. Pół na pół jest. Nie ma innego sposobu w tym momencie. To jest puste. Sami widzicie, jak to trzeba czekać na zbiory. No tak to wygląda. A dobra, zaryzykuję. Bo tam i tak grę zapisałem, ale zapiszę sobie w tym momencie znowu grę. Bo jestem ciekawy. A teraz wam pokażę tutaj mobilny zapis. Prześpię się teraz, znaczy zapiszę grę. Żeby co, jak co, to sobie wrócę z powrotem do tego punktu. Mam zapis, jest. I prześpimy się, zobaczymy co się stanie. Dobra, jestem sleeping bag. Czyli taki śpiwór. Dobra, jestem zdrowy. I widzicie? Od nowa możemy biegać. A teraz tutaj. Co się nam stało? Tak jak mówiłem, widzicie? Ale w tym przypadku ognisko tylko nam zgasło. A tu ile mamy tej rozpały? No właśnie, bo widzicie? Wszystko się nam zużyło. Czy mam patyczki? Kurde, ja nie mam patyczków. Trzeba sobie przynieść je skądś. Więc kolejna sprawa, no nie ma za łatwo, ale to jest właśnie urok tej gry. Tutaj mam patyczki, ja naprawdę muszę sobie więcej tych patyczków nazbierać. Z innych wysp, bo tutaj prawdopodobnie wszystkie palmy, no nie chcę ich... Tam mi da kokosa? Tam mi nie da, no ale ładnie wygląda, nie chcę wszystkiego wyciąć sobie na swojej wyspie. Żeby nie była taka goła. Moja wyspa. Niech nam się skończy robić paliwo, wyłączymy palnik i lecimy dalej. Będziemy eksplorować wyspy. Tu karnister niech zostanie. Czyli 6 ziemniaczków. A zobaczmy ziemniaczki teraz. Czy coś urosło, bo się przespałem. Ładnie tutaj. Oj, tutaj woda. Trzeba będzie nam wodę tutaj podlać znowu ziemniaczki. Jak tam Yuka? Patrzcie, dalej nic.
Dawaj, dawaj, tutaj musimy napełnić to. Nie ma innej opcji. Specjalnie sobie tak blisko podstawiłem, że to tylko i wyłącznie będzie na te roślinki, właśnie na tą wodę, żeby podlewać moje roślinki. W tym wypadku akurat ziemniaczki. Teraz tutaj dołóżmy. I niech nam się skrapla. Gdzie mamy te flaszki? Te flaszki są tutaj, tak? Jedna jest flaszka. Empty nam pisze. Tutaj mamy pełną. Tutaj nie mam flachy, nie? A co ja potrzebuję, żeby zrobić flachę? Zobaczmy sobie, to może bym sobie kolejną wytworzył. W której to zakładce było? Chyba tutaj. Albo i nie. Chyba, że tu było. O, właśnie. Czyli potrzebujemy to, to i taką skórę i jeden patyk. Tu. Czy ja mam taką skórę? No powinienem ją mieć gdzieś. Bo tą akurat taką skórę już... Z tego mam gdzieś chyba w narzędziach. Tutaj mamy do robienia to. Ja sobie tutaj lekarstwa. Flaszki. One są wszystkie pełne na szczęście, bo sobie tak porobiłem. Narzędzia. Wszystko mi ładnie pisze. Kamień. Glina to mnie nie obchodzi. Może tu coś będzie? Nie. Nie. I tak samo, nie? No to kurde. Może tu coś mam. Wiecie co najgorsze? Będzie mi braknie w połowie drogi paliwa. I najwyżej będę musiał zostawić wtedy, no co ja zrobię? Jak ja polecę na jedną wyspę żyrokopterem, bez paliwa, braknie mi paliwa i jak ja później wrócę na swoją? Czyż ja nie przepłynę tego? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Czyli najpierw nam daje mięso. I teraz będzie skóra. Nie! Co jest grane? Chyba, że ja już z niego wziąłem skórę. O kurde. Coś się pozmieniało? Już sam nawet nie wiem. Czyż tu nic nie ma? Ja nie mogę. Wyczerpałem zapasy. Czy co, ja będę musiał chyba to rąbnąć. Nie no, lecimy na ten. Not enough. Miejsca, room. To jest miejsce w moim ekwipunku. Czy ja to podniosę? No podniosę, no. Zewędzę sobie jeszcze szybciutko te dwa razy kawałki duże. Wezmę je ze sobą. Aż trzy. Zobaczmy, czy mi się to uda zrobić. To co ja chcę. O, mamy fulla, dobra. Bierzemy teraz. Gdzie to miałem sobie podłożyć? Tu. To mam jeszcze chwilę czasu, prawda? No i patrzcie, znowu mi ziemniaki. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu mi ziemniaki zgniły. Nie szkodzi. I tak ich nie będę jadł, bo ja mam mnóstwo jedzenia. Tutaj sobie dołożę tego jednego patyczka. Niech nam się kolejny raz zrobi paliwo, a my mamy tutaj 100%, fajnie.
Żyrokopterek jak wygląda, to pewnie go... O, tutaj mamy pokazane paliwo, fajnie. Wszystko ładnie jest opisane, teraz tak. Ziemniaczku wie ma, nie ma. Trzeba je podlać. Jak za chwilę stąd o, mamy wodę. To jest empty akurat, to sobie zbierzmy. Patrzcie jak szybko się nabrała woda. Akurat mamy 3 razy. Zebraliśmy wodę. I już się nam kolejny raz tutaj właśnie woda zrobiła. Skropliła. A, tyle. Tak, tutaj czy obok? Może tutaj się nam skropliła. Tak jest, ale tu będziemy mieli. Dobra, jest empty, nieważne. Tutaj podlejmy. I tutaj jeszcze trzeba podlać. Niech będzie porówno, jak to wygląda. Dobra, w ten sposób fajnie. Odłożymy jedną flachę tutaj. Paliwo się robi, tak. A my lecimy. Idę zapisać grę. Aha, to co mi to da? Dobra. Sprawdzimy też jeszcze jedną rzecz. Save. Przedostaniemy się szybciutko jeszcze na jedną wyspę. No dawaj, dawaj, dawaj. Na wyspę, która jest... Gdzie jest moja lornetka? Tutaj. Która to jest wyspa z moim magazynem? Tam jest sporo moich pierdółek. No to chyba, że to jest ta. Kurde, już sam nawet nie wiem. Troszeczkę mi tu... Tutaj jest ta. Czyli na Frost... Tutaj musimy polecieć. Czy ja będę słyszał sygnał? Mięsa, jak mi się ugotuje, ciekawe. Chyba to nie ta wyspa. Chyba pomyliłem wyspy znowu. Kurde. Nie chciałem tu przylecieć. Gdzie ta moja wyspa? Z magazynem. Tutaj jest. Dobra. Ja sobie szybciutko zbiorę jeszcze te pierdółki, bo mi są potrzebne. Napijemy się zaraz. Jak tam mój status? Odłóż to. Pić, jeść, dobrze jest. O, widzicie? Zużyłem właśnie w tym momencie
sobie mój taki kamienny nożyk, ale to się nic nie stało, ponieważ ja sobie szybko wytworzę kolejny. Wezmę sobie kamień i sobie wytworzę. Proszę bardzo. Odłóż go. Mam 100% i zamiast marnować sobie siekierki na takie małe pierdółki, to ja sobie wezmę i pozbieramy sobie Young Palm. Będę miał sobie właśnie... O, tutaj mamy Yukę. Przyda nam się jak najbardziej. Właśnie o to mi chodziło, żeby jak najwięcej zebrać. Co my tu jeszcze mamy? Trochę mogę zostawić tutaj, mogę albo wszystko na wyspę w sumie zabiorę z sobą. Tak będzie najlepiej. Kolejna Yuka. Nie słyszałem dalej sygnału tego, Mięska. Kurde, nie wiem czy jestem za daleko. Pewnie jak wrócimy, to powinno nam się już zrobić te paliwko też. Kurde, jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądało. No ile mamy już tego? Czy tutaj jest woda? Czy ja sobie w ogóle zrobiłem to na wodę tutaj, na tej wyspie? No kurde, nie mówcie mi, że nie. O, jest tu rekin nawet. Dziada upolowałem. No ale patrzcie, ja nie mam tutaj na wodę zrobionego. I jakim cudem? Jeszcze raz się rozejrzę, bo może coś popełniłem błąd w moich obliczeniach. Zegarek, zegarek, jak tam? Głodny pit. Za chwilę będziemy jedli, za chwilę. Masz ty, dziadu. No patrzcie, nie mam chyba na wodę. Jest tylko shelter. A to powiem wam ciekawe. Nie celowo tego nie zrobiłem. Czy ja tu mam ognicho? No takie ubogie bardzo. Campfire. No ale jest. O, co tu mamy? Empty coconuts. Czasami tutaj może urosnąć jakieś drzewko. Jakiś owoc. Jak to wygląda? O, już mam 24. W jednym slocie. Dobra, to nie będziemy tracić czasu tutaj, tylko lecimy dalej, nie? Dziwne, ja będę musiał sobie zapamiętać, że tutaj nie mam sheltera, że ja mówię, na wodę. Ale celowo to pewnie zrobiłem i dlatego. Tutaj mam sporo tych szmatek, właśnie do robienia tego. Jeszcze raz sobie zobaczmy moją wyspę, na którą chcę polecieć tutaj. I zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, połowa zbiornika. Kolejna wyspa za moją wyspą, magazynem. A przynajmniej znam teraz sterowanie. Ale się przecina. Gyrokopter. W
Co ja tak lecę, jakbym był pijany? Dobra, to na szczęście mam wodę i wszystko. Spokojnie, spokojnie, napijmy się teraz tutaj ładnie wody. Jak tam status? Jest w porządku, zjedzmy sobie mięsko. Status? Dobra, nie szastajmy tak. Dołóżmy sobie teraz tutaj na wodę. Niech ona nam się teraz skropli, a my idziemy dalej zbierać sobie tutaj pierdołki. I tutaj tak samo sobie zrobiłem na ziemniaczki, ale nic nie hoduje, bo on po prostu nie lata na tą wyspę. Tutaj mam, widzicie? Ale zrobione znowu z czego innego. Jakbym miał teraz ziemniaki, czyli im lepsze takie, tym dłużej nam wodę trzyma, widzicie? Warto też mieć to na uwadze. Czyli tam było drewniane, tutaj mamy z konteneru. Co bym sobie tu mógł posadzić? No co bym wam pokazał, ale nie mam właśnie motyki chyba tutaj. Jeżeli mam motykę, to bym wam najwyżej pokazał, jak coś mogę tu posadzić, ale zaraz to sprawdzę. Najpierw sobie weźmy tak. Na pewno mi się tam ogień już cały wypalił pewnie. Mamy tutaj aloes, ale on mi dalej nie urósł. No i patrzcie, dalej jest tak jak było. Ale właśnie tak trzeba latać i zbierać po wyspach te pierdołki, żeby sobie nawet wodę uzupełniać. Tak to właśnie wygląda w tej grze. Co ja tu mogę zebrać? Mam coś? Patrzcie, tutaj nawet był aloes, ale do tej pory mi nie wyrósł. Jeszcze sobie zerknę do skrzyni, co tu jest. Takie rzeczy. Tu mam sporo też... O, mam tutaj 4 razy skórę. Mógłbym sobie zrobić nową bańkę. Czekajcie, tutaj jest... Wiem, że tutaj miałem coś... O, właśnie, tutaj jest co? Ajuła? Co to jest? To sobie mógłbym posadzić, ale po co mi w sumie, nie? W tym momencie... Mam w ogóle tutaj tą motykę? O, jest motyka, no to... Ha... Zobaczymy, czy ona mi urośnie. A, nie ma miejsca, kurde. Zostaw to mięso na razie. Weźmy sobie to. Ciebie otworzę, a takie pierdoły. Zobaczmy, czy ją mogę zasadzić. Ale kurde, tutaj nie mam tego. O, proszę bardzo, zasadziłem. Tak to wygląda. Wiecie co, pasowałoby mi się chyba tutaj zrobić tą na wodę. Czy ja będę mógł to stworzyć? Jeżeli ja sobie wezmę raz... To było 2 razy takie. Zobaczmy na flaszkę. Gdzie to były moje tutaj te? 2 razy dokładnie. To i to. Czy ja tutaj mam? No oczywiście, że mam. Poczekajmy, poczekajmy. Tą motykę już mogę zostawić. No w tej grze trzeba też grać, jak to powiedzieć, z wyprzedzeniem, pomyśleć. I tu będę mógł sobie teraz wytworzyć, patrzcie. Nie, ja muszę chyba do menu wejść tutaj. I... No przecież mam leather, co tu potrzebuję? Tining.
No właśnie jest. Mam cię. I ona zostanie właśnie na tej wyspie. Zbierzmy sobie teraz wodę. Raz, dwa razy. I podlejemy. To będzie właśnie wyglądało w ten sposób. Pięknie. Zmęczony, głodny, jak ty wyglądasz? Pić ci się chce, nie? Zaraz sobie nazbieramy tutaj wody. Ty zostajesz akurat tutaj, w tym miejscu. Bierz tego kurde gołębia. Ciekawe, czy mi się uda na tym paliwie. Dobra, nie tracimy czasu, my lecimy dalej. O, mamy wodę, napijmy się tylko. Wolę zasejwować grę, bo ja bym nagle straciłem, jakbym nagle stracił paliwo po drodze. Oj, by było nieciekawie. Teraz gdzie jest moja wyspa? Lornetka. Z której ja to wyspę przypłynął, przyleciałem? Chyba z tej, tak? Ty, ale ptak, zostaw mi tą. Ryzykuję. Naprawdę ryzykuję teraz sporo. Czy dolecimy? Kurde, to się okaże. Na tym paliwie. Obyśmy dolecieli, obyśmy dolecieli. Kurde. Bardzo ciekawe, czy nam się właśnie zrobiło te paliwko zebrało i ziemniaczki urosły. Musimy stać na międzylądowanie, sobie zrobić na tankowanie. Międzylądowanie na tankowanie, spoko. No, udało się. Dokładnie, tutaj jest ten dziadu. Teraz wyląduj. Okej, gdzie jest moja wyspa? Gdzie jest moja wyspa? Kurde, zlokalizuj ją. Chwila, bo przecież ja tak sobie chodzę. A by mnie tutaj coś ziabnęło? Nie pomyślałem. Chyba jest tutaj. Albo i nie. Nie, to nie jest ta moja wyspa. Kurde, zgubiłem się. Tu jest moja wyspa. Większy zoom by się przydał, kurde. A to nie ta? Co to jest? To jest chyba statek. Dobra, tankujemy paliwko i lecimy dalej. Pięknie. Pamiętajmy, żeby nie zgubić oczywiście tego karnistra z wodą, bo z paliwem, bo będzie bardzo ciężko później to znaleźć. Mam nadzieję, że to jest dobry kierunek.
mojej wyspy. Fajnie to naprawdę zrobili twórcy. Oby to była moja wyspa, naprawdę. Już godzinka ponad nagrania. Nie, to nie jest moja wyspa, kurde! Ja nie mogę, zgubiłem się. Super. Kurde, zgubiłem się. Nie, 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 nie. O, ja nie mogę. Jak się mogłem zgubić? Gdzie ja mieszkam? Kurde. Naprawdę, już teraz nie mam pojęcia, gdzie ja mieszkam. Że się noc zrobi? Nie! Po prostu cudownie. Gdzie jest mój shelter? Nie wiem, czy tu nie ma węży nawet. Tu jest shelter. Kurde, ale zrobiłem. Szukaj, szukaj tej wyspy. To nie jest na pewno ta. Stąd my właśnie przylecieli. Kurde, idziemy spać do rana. Kurde, nie mogę spać. Cudownie. To jeszcze lepiej. Wstajemy tylko zapisać grę i spadamy dalej. Ej, nie, no ja muszę tam dolecieć. Wiecie co? Chyba to jest moja wyspa. To jest ta. Bo jaka tu jeszcze jedna taka duża została? Chyba żadna. Bierzemy gyrokopterka i lecimy, no. W nocy polecimy znowu. Musimy trafić na naszą wyspę. Paliwa mamy, powinno nam wystarczyć. Oby to była ta wyspa. Dawaj gyrokopterek, dawaj, dajesz radę. Ale się przestraszyłem, budzik mi zadzwonił.
Do roboty się spóźnię. To jest chyba moja wyspa. Tak. Widzę maszt. Co ja się ciebie oszukałem? Kurde, ale mi zrobiła. Ładnie by koło zrobili. Ląduj koło pieca. Leć na stację benzynową. Patrzcie, idealnie wylądowałem w... Dobrze. Na stacji benzynowej. Ciemniaczki mi zgniły. Okej. Ale się naprawdę... A, całe się nie zrobiło, bo mi brakło pewnie czego. No pewnie. Pewnie, bo po co? Dobra, mięso sprawdźmy. Jest cooked, bierzemy. Czyli udało się. To mamy tylko 12%. Jak mój status? Piciu mi się chce. Mamy wodę? Kurde, tu jeszcze pasowałoby mi szybko dokończyć to paliwo. Zróbmy to od razu. Ale patrzcie, już nie mam patyków. Ja już nie mam nic. Będę musiał sobie to wszystko porobić. Tu mam ostatni patyk. No właśnie, to jest to. Same ognisko ile nam wzięło. Na stworzenie właśnie paliwa. To od razu sobie zbiorę to. Nie, dobra, nie. Lecimy najpierw na... dokończyć to, co my mieli... to, co my zaczęli w międzyczasie. Czyli dołóżmy. Rozpalimy to znowu. Jak nam się te paliwo robi? Co ty mi tu wyprawiasz, chłopie? No, patrzcie, co on robi. Ale się cieszę, że znalazłem wyspę. Bo było naprawdę, widzieliście? Co by było, gdyby nie save? Naprawdę by się mogło zrobić spory problem. Zobaczmy nasze ziemniaki. No i proszę bardzo, są nowe ziemniaki. Widzieliście? I znowu je zbieram. I sobie takim sposobem będę robił, wytwarzał paliwo. Będę królem ziemniaków i paliwa. Fajnie. Widzieliście, nie musiałem nic dodatkowego sadzić. O, nie ma miejsca, tak? Cztery tylko ziemniaczki. To nic, odłożymy je tutaj. Do innych ziemniarów. I idziemy dalej zbierać. Mój status, pić mi się chce. Jeść na razie nie będziemy. Tu nam się niech robi cały czas te paliwko. Sporo tego właśnie z... I właśnie o tym mówiłem. Trzeba eksplorować wyspy inne, żeby po prostu zbierać te roślinki. Leder, dobrze, to weźmy to, napełnimy. A jedna tu zdaje jest tylko. Tutaj wody nie ma. Trzeba robić z wyprzedzeniem ruchy. Tutaj sobie będę mógł zebrać. Tutaj dołożymy znowu. Z tego się od razu napiję, ale tutaj mamy ile? 3? 2 razy serve water. No, podlejmy to.
Dobra, w tym momencie nie mam. Oj, tu jest ziemniaczek. Zaraz sobie to podleję. I tak to właśnie wygląda. Udało mi się latać, wiem co i jak. Odłóżmy ziemniaczki na tą kubkę. No i tak to właśnie wyglądało. Dobra, no to wiecie, trzeba czekać na paliwo. Ziemniaczki cały czas rosną, gyrokopter działa, eksplorujemy wyspy. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego materiału, z tego odcinka, bo wytestowałem sobie gyrokopter, zrobiłem sobie paliwo, nie wiem czy sobie więcej tego nie porobię. Jest ekstra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!